Panie pośle, zanim pan zdąży coś konkretnego powiedzieć, potrafi pan obrazić wiele osób. Obraził pan również mieszkańców województwa wielkopolskiego. Proszę mi wierzyć, że wszyscy czuli się zagrożeni w tym czasie i kompletnie pan nie zrozumiał mojej intencji. Ja mówiłam o tym, że faktycznie nie było żadnych uspokajających informacji płynących ze strony rządu i to jest fakt. Po prostu wszystkie te komunikaty, które były wysyłane, były zdecydowanie za późno i państwo macie swoje stanowisko w tej sprawie. My mamy tutaj jednoznaczne swoje stanowisko i koniec. I, no tak, i proszę z tym po prostu nie dyskutować. Słyszeliśmy stanowisko Szymona Hołowni, który powiedział, że trzeba było proszę mi nie przerywać. Wchodzi pan w buty nieodzowne swojego szefa. Akurat Solidarna Polska podejmująca działania antypolskie w zakresie Krajowego Planu Odbudowy i mówienie o odpowiedzialności to jest wielka hipokryzja w pana ustach, panie pośle.